Cześć, zapraszam Was dzisiaj na wegetariańskie danie, czyli placki z białej rzepy i marchewki. Na początek musimy zetrzeć białą rzepę na tarce o dużych oczkach. Ja mam pojemność jednego dużego kubka, następnie dodaję marchewkę też w objętości jednego kubka. Do tego dodaję posiekaną czerwoną papryczkę chili. Następnie posiekany czosnek. Możemy też przecisnąć przez praskę, ale akurat tutaj mi najlepiej smakuje, jak on jest posiekany. Kolejno 1/4 kubka mąki, w moim przypadku pszennej. Następnie jedno rozkłócone jajko. I teraz jeszcze musimy dodać 1/4 kubka wody. I teraz mieszamy wszystkie składniki aż do połączenia. Otrzymamy dość taką wartą masę. Na koniec musimy przyprawić. Ja akurat tutaj tylko dodaję sól i pieprz, ale można też dodać słodką paprykę czy jakąś inną przyprawę, którą bardzo lubicie. Także nie widzę żadnych przeciwności, po prostu według własnego gustu smakowego, jeżeli tak mogę powiedzieć. I tak, i w międzyczasie rozgrzewamy patelnię z łyżką oleju. Jeżeli nie chcecie, to możecie, jeżeli macie ceramiczną deformową patelnię, to możecie smażyć bez oleju. Ja jednak to zrobię na oleju. I będziemy teraz na tak rozgrzany olej układać porcję naszej warzywnej mieszanki. Ja tu nałożę dość taką dużą łyżkę na jeden placek. Jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić mniejsze, skrapić mniejsze placki. Ja tak właśnie dość dużo robię. Staram się tylko, żeby nie stykały się, żeby mi po prostu ładnie każdy placek się smażył. I następnie po paru minutach, dwóch, trzech, przewracamy na drugą stronę. Oczywiście użycie do tego łopatki i widelce, tak jak ja w tym przypadku. No i co? No i danie gotowe. Możemy jeść. Ja je często jem z pomidorem i awokado. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu. Do zobaczenia. Pa!